Kierująca pojazdem marki Mazda, 42-letnia mieszkanka powiatu puckiego, potrąciła 3 osoby na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło w okolicach skrzyżowania ulicy Judyckiego z ulicą 12 Marca w Wejherowie. Doszło do potrącenia 3 osób, mężczyzny oraz kobiety prowadzącej wózek z dzieckiem. Wszystkie te 3 osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Kierująca pojazdem marki Mazda kobieta była trzeźwa. Policja bada okoliczności zdarzenia.